Mateusz, jak ważne dla Ciebie jest pomaganie? Myślę, że to jest część życia każdego człowieka i myślę, że warto pomagać, bo zawsze robienie, sprawianie komuś przyjemności, robienie dobra na pewno do nas wraca i myślę, że pomagając dzieciom czy też starszym osobom możemy zawsze poczuć się lepiej i sam próbuję pomagać, sam staram się robić to jak najczęściej i czuję się z tym bardzo dobrze. Pani Małgorzato, na jakim etapie jest remont szpitala? Na najtrudniejszym, bo tak, mamy wszystkie firmy w jednym miejscu. Teleinformatyka kończy, wentylacja czeka, żeby zrobić próby szczelności klimatyzacji. Dochodzą jeszcze drzwi, malarz robi pierwsze malowanie, ale czeka na drzwi, będzie montaż drzwi, to wtedy będzie drugie malowanie, więc to jest taki trudny okres, kiedy wszyscy kończą. I nie ukrywam, że z tego powodu potrzebują miejsca dla siebie, dla swojej pracy. Ale to już widać końcówkę, zaczynamy drugie piętro schodzić niżej, tak? Drugie piętro w przyszłym tygodniu już powinno być takie inne. Teraz jesteśmy na pierwszym piętrze, więc tutaj właśnie z miejsca na miejsca jesteśmy przesuwani, bo każdy chce swoją pracę wykonać i zdążyć. Pani Małgosiu, a czego na tym etapie jeszcze Państwu brakuje? No to właśnie drzwi, które mają przyjść w przyszłym tygodniu, będą montowane. No, one są różne, więc wymagają, gdyby takiego były, otwory były mierzone indywidualnie, więc no, będzie też z montażem. Te drzwi przyjdą i firma też będzie je montować, a potem będzie to ostatnie malowanie, tak? I będziemy mogli zrobić wtedy próbę szczelności, próbę na wentylacji, wtedy będzie można założyć filtry HEPA, czyli te rzeczy, które już można zrobić wtedy, kiedy zakończone są prace brudne, tak? Pani Małgosiu, a jak ważna jest dla Państwa taka inicjatywa, kiedy właśnie zawodnicy przyjechali, chcą pomagać, remontować, nieść pomoc jakkolwiek? No to w ogóle szpital jest po prostu takim miejscem, które jest potrzebne dla każdego, bez względu na to, w jakiej sytuacji jest, tak? A patrząc na te dzieci, mimo że pracuję tutaj, no już pracuję, tak? Przeszło 10 lat. To jak wchodzę tam, gdzie są chore dzieci, to zawsze reaguję, po prostu nie potrafię tego jak gdyby zaakceptować. No i cieszy mnie to, że ludzie młodzi, zdrowi, no tacy właśnie jak sportowcy na przykład, nie? Którzy mają tyle atrakcji na zewnątrz i mogliby jak gdyby w innych realiach funkcjonować, potrafią się zatrzymać i pomyśleć, że no, że ktoś jest, kto potrzebuje pomocy, tak? To jest chyba takie dla nas najważniejsze, no bo to, co my robimy, to jest praca, tak? I my tu przychodzimy a oni są z zewnątrz, mogliby w ogóle się nie obejrzeć a że im się chce, no to bardzo szanuję tych młodych ludzi. To rzeczywiście fajne jest, że tak można.